Na kolana przyjechał na samochód. Nie miał kompresji na ósemce. Rozebraliśmy go. Wyjęliśmy silnik. Wyglądał kiepsko. Postanowiliśmy go rozbebłać całego. Wisiały kable, sprzęgło zajechane. Do kolana. Mizernie ten silnik wyglądał. Postanowiliśmy go rozpłowić. Całkowicie wyciągnąć bebeszki z niego. Nie było łatwo. Ku mojemu zdziwieniu, gdy ściągałem głowicę, zobaczyłem. Ujrzałem prawdę. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. O kurw! To było... Był nie do zatrzymania. Tańczył w cylindrze. Tańczący w cylindrze. Głowa zdjęta została. Zawory zgięte, wydechowe ssące. Nie było czego zbierać. On nie żył, już nie żył. Postanowiliśmy go wskrzesić na nowo, od początku. Będzie żył, obiecałem, dotrzymamy słowa. To się wydarzy jeszcze. Ujrzymy go na drogach i powiemy, że miał duże szczęście, że trafił do nas. Tak to wygląda z tym silnikiem. Zawory zostały wszystkie wymienione. Czekamy jeszcze na uszczelkę. Ten przewód zaraz stąd wylatuje, bo on tak sobie ten knotek wisiał. Przewód nowy, wszystko wyczyszczone, wymyte. Uszczelka założona. No i z tyłu wygląda to w sposób następujący. Zostało wszystko wymyte. Również uszczelka założona. A obecnie będziemy zakładać głowicę silnika, która już została zrobiona, dotarta. I tak dalej, więc tutaj jeszcze brakuje uszczelniacza wału, który założymy też. No i śruby do głowic Wiktora jak najbardziej mogą być, oryginału nie trzeba kupywać. O, i już jest, także więcej dźwigania niż precyzji. No i śruba wędruje, kolejna. I tak wszystkie wkładamy, przykręcamy z danym momentem i jedziemy dalej. Stópki popychacze są założone, przesmarowane, a wcześniej jeszcze wyczyszczone. Jak widzicie, tutaj cyferki sobie zaznaczyłem. Jest to kolejność dokręcania głowicy. Można patrzeć na kartkę. Wszystko fajnie, pięknie, jak są newtony, bo można sprawdzić to na kluczu, ale jak jest kąt 90 stopni, ja wolę sobie cyferkę napisać, bo wtedy dokręcam, mówię 1, dokręcam, mówię 2 i wiem, że się nie pomylę, bo jednak widzę
Co dokręciłem, tak jest dla mnie lepiej. W każdym razie tutaj mamy elementy kolejne, które są umyte. Będziemy je zakładać zaraz na głowicę. Z drugiej strony to samo. Także co, montujemy to tak, żeby zakończyć tą naprawę. Rozrząd został spięty, koła zmiennych faz zostawiamy, są dobre. Podstawy zostały wymienione, jedna podstawa hydrauliczna 3600. Jak widzicie, blokadki na kołach wchodzą, dziurka na wale korbowym jest i przód blokadki też ładnie wchodzą. Także rozrząd jest spięty prawidłowo. Tutaj mamy kilka jeszcze elementów, typu uszczelki, jakieś pierdoły będziemy składać. Także ciąg dalszy składania. No i pompa wody. Pompa wody jest, udało nam się ogarnąć Febiego. Także wylatuje ten oryginał i wymieniamy ją. W zasadzie nie wiem, po co to przyczepiłem, po co to przymontowałem. Chyba za bardzo się pośpieszyłem, więc ta pompa wody wylatuje. Zaraz tutaj będzie nówka sztuka nieśmigana. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten silnik. Sklejamy pokrywy z tyłu. Niech sobie dzisiaj to przeschnie całą noc, a jutro silnik wkładamy do samochodu. Zobaczcie, jak wygląda impulsator koła. Jest cały skorodowany i prawdopodobnie po złożeniu nie będzie działał ABS. Póki tego się nie rusza, jest dobrze, ale wiadomo, kilka mutków pójdzie. O, tutaj już odpadło, widzicie? Już rdza odpadła i prawdopodobnie ABS by się świecił z drugiej strony. Identycznie to założyliśmy tarczę, ale już ją zmieniamy. Klient chciał lepsze, to są tarcze, a te, ale... Dobra, później ściągnę, ale też będzie łożysko wyciągane, bo zobaczcie, jak one wygląda. No i śruby. Dajemy nowe, jak wcześniej widzieliście. Prowadnice stały całkowicie. Nie mogliśmy ich wyciągnąć, więc nasmarowaliśmy. Wyciągnęliśmy, wyczyściliśmy, nasmarowaliśmy i będzie to działać. Więc tłoczek wciśnięty, jeszcze mamy problem z tym, ale sobie poradzimy, myślę, że wejdzie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawieszenie w miarę sztywne, ale już te tuleje też widać, że czas zeżarł. No jest tutaj dużo elementów, można by się doszukiwać, ale to co jest, to co w miarę dobre, to zostawimy. To co sprawne, może tak.
pokażę wam, żeby czasu nie marnować, bo ja to nie lubię czasu marnować, zresztą pewnie nikt nie lubi. I tu mamy takie urządzenie do wpychania tłoczków. Fajna sprawa, dajemy ciśnienie, zostawiamy i tłoczek nam się sam wpycha, a ja robię sobie drugie koło w międzyczasie. Mam dosyć tego, kręcę pneumatem, kręcę, a to stoi w miejscu, także idę po wujka ptysia. To się kruszy i czujnik nie szczytywałby impulsatora i świeciłby się ABS. Wszystko się kruszy. Także zakładamy nowe części, tarcze, klocki. Nie ma tu dokręcania na pałę. Tutaj są odpowiednie momenty, więc odpowiednim momentem dokręcamy. Jest to łożysko, pamiętajcie. Tarcze AT, klocki AT, jest to zrobione, łożysko wymienione, z drugiej strony również, no i tutaj doszedł zacisk hamulcowy, a tego nie udało się uratować niestety. Jak to długi czas stało, nie było ruszane, to później tak się dzieje, że cały cylinderek, on tam sobie rdzewieje, nie pracuje, tym bardziej, że gumka rozerwana była delikatnie, także tak to właśnie jest. Tutaj mamy katalizatory. Klient zażyczył sobie, żeby były wyczyszczone od środka, a przy okazji pomalowali, także dzięki wielkie. Tutaj już jest założona nowa pompa, a tutaj będzie z kolei uszczelniacz wału zaraz założony. No i pokrywy złożone, jak widzicie, wszystko na gotowe, więc tutaj też ładnie zasilikonowane. Tutaj się nie domyło i tutaj się nie domyło, więc ja to zaraz umyję. Póki co to spuszczam ten silniczek po to, aby on na hydraulice sobie nie stał. A obecnie składam ten samochód na szybkości i nim wyjeżdżam po to, żeby wepchnąć Audi. Pierwszy etap mycia został zaliczony, ale zobaczcie, jak to się łamie wszystko. Tutaj jest część wysprzęglika, która jest również przegrzana, ze starości się rozpadła. Więc będzie tutaj trzeba wymienić wysprzęglik, gdzieś tam on jeszcze przecieka. Także wygląda to jak wygląda. Silnik czeka, a tu jeszcze nie umyłem. O. No i czekamy na uszczelniacz wału korbowego. No i tak to wygląda pokrótce. Kolektor zakładamy zaraz, tak żeby wszystko było zmontowane. No i tutaj mamy jeszcze pierdzielnik mały. Mamy do wyczyszczenia kolektory sące, wydechowe, przepraszam. Zaraz będziemy je dokładnie czyścić. No i tutaj mamy urwane śruby, więc musimy wspawać nakrętkę i zaraz to wyciągniemy bądź rozwiercimy. No i tutaj jest dużo jakiegoś szuwaksu. Musimy to wszystko ładnie wyczyścić. No i magistrala, jak widzicie, wszystko w błocie, więc to musi lśnić. To musi lśnić.
uszczelniacz z tyłu został założony. No i przedni uszczelniacz mamy tutaj. Jak widzicie, jest tutaj taka tulejka i z tym razem się ten uszczelniacz zakłada. Także bardzo pomocna rzecz, są to uszczelniacze Wiktora, więc spoko. Pokażę Wam Hondę, o którą ostatnio pytaliście. Ktoś zadał pytanie w komentarzu na temat właśnie tej Hondy, skąd to się leje. Także podnoszę Wam maskę i już opowiadam. Przewód wspomagania był uszkodzony, lało się z niego, sikał na lewo, prawo, został on zregenerowany. No i silnik został umyty, także samochód sobie pracował jakiś czas na podnośniku, na razie wycieku nie ma, co mnie bardzo cieszy. Więc wracamy do bieżącej naprawy Audi, bo to czas nam się kurczy. Wygląda to w ten sposób. Silniczek już jest przygotowany. Jeszcze przewody wymienię z tyłu na magistrali. Te boczne. I ten został wymieniony. Także co, czujniczek. Łączę wszystko na gotowe. Czujniczki rozrządu, wałków rozrządu podłączam. I zawieszenie montuję, jak to widzieliście, i wjeżdżam do samochodu. Obecnie tutaj siłujemy się z misą olejową. Jest to Honda, ona jest przerdzewiała, więc jest wymieniana obecnie. W zasadzie już jest koniec tego dobrego, więc za wiele nie pokazałem, ale pokażę głowę. Nie. Już jest osadzony w środku, ale miałem małą awarię, bo zapowietrzył mi się stolik i nie mogłem go unieść, żeby podnieść, żeby dokręcić tylne sanki, tylną część na śruby, więc musiałem się wesprzeć tym oto do skrzyń biegów. Tarcze będą wymienione, już do nas doszły, więc to taka kosmetyka została, jak widzicie, tak naprawdę podłączenie przewodów wodnych, elektrycznych. No to co, składamy dalej, bo niewiele nam zostało, kosmetyka, więc ostatnia rzecz, piękne tarcze.